Witam wszystkich po Radzie Wrocławskich udanych zawodach w Świata Wiśle. Pierwsze pytanie do Mistrza Andreasa, bo to jego kolejne zwycięstwo w Wiśle. Czy to jest jego już ulubione skoczenie, jak się czuje w Wiśle? Yeah, the first question for you, Andreas. First, congratulations for the first place. Yeah, and is it your favorite ski jumping now? No, but no, yes. Okay, thank you. To może prośba tutaj do Was wszystkich, żebyście powiedzieli nam swoje odczucia po tym konkursie i przede wszystkim też, czy śledziliście tutaj właśnie nasze zmagania z tym, żeby się w ogóle odbył. Okay, now we want to know how you feel about today's ski jump in cup and we'll know how you... Did you look to the snow here on the television when we died with the snow and with the jumping hill? No, the grid was good preparated and yeah, the competition was fantastic. I can't describe this in any words. I made two nearly perfect jumps and it's my first winning of the World Cup competition. So I had one of the things. Yeah, of course I'm very happy. It's my first podium. Yeah, congratulations too. Thank you. And yeah, I'm very, very happy. I made two very good jumps today. And I like the hill. I also won a Continental Cup here, I think, 3 years ago. And so I know the hill, I like the hill, and yeah, I'm happy that I'm third today. No to po pierwsze gratulacje dla organizatorów, naprawdę dobra robota, że ta skoczyna została przygotowana i została przygotowana tak jak czasami, no nie będę tak mówił, bo to było wynikało, że czasami jest źle przygotowane, ale chodzi mi naprawdę o to, że skocznia jest super, super była zrobiona, pierwsza klasa i też chciałbym podziękować kibicom za wspaniałą atmosferę, która dzisiaj była na skoczni. Gratulacje też moim kolegom z drużyny, bo zrobili też naprawdę dobrą robotę. A jeżeli chodzi o moje odczucia, to naprawdę w ogóle w Polsce dzisiaj czułem się jak w domu. I za to zasługa dzięki właśnie tej wspaniałej atmosfery, która była. I też nie ukrywam, że moje skoki również były bardzo dobre. Poza tym jednym drobnym błędem, który kosztował mnie trochę dzisiaj zbyt drogo, ale i tak było ok. Czy są pytania tutaj wśród dziennikarzy? To dziękujemy. Yeah, I have a question. And how was the wind? Yeah, the wind? The wind, yeah. Yeah. Is it strong or? No, it was okay. One time from the back and one time from the front. But yeah, it's ski jumping and the competition was very good. Okay, thank you. Jeszcze kamień od kapitana. Taka nudka, żadna sportowa złość, czy nie udało się tego tematu w tym pierwszym skoku wykonać? Jakie uczucie przeważa? Czy po samym skoku od razu było trochę złości, ale związane jest z tym, że wiedziałem, że dostanie mi się od trenera za to. Jak zobaczyłem jego minę później po wtórce, no to już byłem pewny, że na pewno nie omieszka powiedzieć parę słów w tym temacie. No ja natomiast robiłem co mogłem, po prostu ten skok nie był idealny, troszkę było za dużo w tym kierunku, kierunek był za mocno skierowany do przodu i przez to miałem właśnie problemy z lądowaniem. Natomiast, no cóż, drugie miejsce jest super. Szkoda oczywiście, bo zawsze mówię, że zwycięstwo u siebie spadnie naprawdę przepysznie, ale drugie miejsce przyjmuję naprawdę z wielką radością i cieszę się, bo ja sobie na nie zasłużyłem dzisiaj. Uważam, że te moje skoki dzisiaj dały mi te drugie miejsce i ja z tego jestem zadowolony. Jeszcze jakieś pytanie? Some questions?
So thank you very much. Many, many thanks and congratulations again.